Czy myślisz, że nasze czasy, mówimy o tym, że zło jest fotogeniczne, no żyjemy w czasach eskalacji, promocji, oficjalnej twarzy zła. Myślisz, że te czasy będą kiedyś sfotografowane, sfilmowane? One są inspirujące? Że kiedyś nasze dzieci, może dzieci Karoliny będą oglądały film o naszych czasach, tak jak my oglądamy dzisiaj Człowieka z żelaza albo właśnie Barwoochronne? Tak. Myślę, że tak. Wiesz, mówiłeś o tej manifestacji zła, prawda? Tak. No oczywiście wszyscy rozumiemy, chyba się zgadzamy, że ta manifestacja jest blisko nas, że Ukraina, że to, co dzieje się na Ukrainie, jest no, po prostu wyrazem działalności zła, no, takim no, najczystszym, jaki można by sobie można było wyobrazić. Ja myślę, że filmowcy ukraińscy, którzy tam pracują od pierwszych dni wojny, będą mogli nam pokazać bardzo ciekawe rzeczy, ale nie tylko dokumenty. Ja nie myślę tylko o dokumentach. Ja myślę raczej o kinematografii, no, takiej, o której ty mówiłeś, prawda, kiedy mówisz o Bez znieczulenia, czy innych filmach. O filmach lat 70., 80. Człowiek z żelaza. Coś, co się kiedyś nazywało kinem moralnego niepokoju, a dzisiaj mam wrażenie, że ten termin pachnie kurzem. Wiesz, że gdzieś zapomnieliśmy o tym, że kino ma też jakiś moralny akcent. Ale widzisz, w naszym życiu. Być może pachnie kurzem, ale proszę, no to obejrzyjcie jeden z tych filmów, proszę. Obejrzyjcie! I wtedy powiedzcie, czy to pachnie kurzem. Naprawdę, i to jeżeli powiecie, że pachnie kurzem, to ja nie będę protestował. Ale to ustalmy, tylko sprawdźmy ale to. Ale czekaj, to ustalmy kanon. Barwoochronne, bez znieczulenia i co trzecie? Takie żeby ktoś... No nie wiem, amator... Amator Kiślowskiego. Tak, no na przykład. Trzy filmy. Bardzo prosimy, obejrzyjcie. To wtedy zorientujecie się, że rzeczywistość jest pętlą. Jest i zło, pętlą. I dobro się powtarza w różnej skali. Dobrze, ostatnie pytanie. Znaczy, poczekaj, ono jest wstępem do epopei. Dobrze. Ono jest wstępem do Iliady i Odysei razem. Tak, ale czy myśmy porozmawiali o wszystkim, o czym powinniśmy? Bardzo chciałem, żebyś mi powiedział właśnie, ta polityka, mi dam apel, żebyśmy się poczuli gospodarzami każdego ważnego głosu. I to padło na początku. No powiedzieliśmy o filmie, o twojej koszuli. Powiedziałeś, że twoja żona robi festiwal. Wszystkie sprawy żony załatwiłeś. Co ty jesteś tak antymałżeństwo? Powiedziałem, że przyszedłem tutaj, bo ona mi pozwoliła. Poczekaj, ale ty naprawdę powiedziałeś, Kasia dzwonił, Kuba zaprasza, tak? Tak. A ona tak. Powiedziała, możesz iść. Prawie. Ale to jest rzecz bardzo naturalna w związku, w małżeństwie, kiedy tak naprawdę darzysz drugą osobę szacunkiem. A to jest szacunek, że Andrzej, 50-paroletni mężczyzna, 60-paroletni, no, dojrzały mężczyzna pyta żonę piątą, czy może wyjść? Szacunku. To jesteś pantoflarzem, Andrzeju? Nie, po prostu czy nie jest egoistą. Jestem pantoflarzem? Nie, no błagam cię. Słuchaj. Jesteś suwerenem. Słuchaj. Przecież to był jednak żart. Natomiast...